Rodzina Kardashian-Jenner należy do jednego z najbogatszych klanów świata. Majątki celebrytów są liczone w milionach dolarów, dlatego wydaje się, że posiadają wszystko i mogą sobie pozwolić wyłącznie na kaprysy i zaspokajanie najdziwniejszych zachcianek. Czy faktycznie woda sodowa uderzyła im do głowy? Jaka jest najbardziej zaskakująca rzecz, na jaką wydają pieniądze? Koniecznie zobaczcie nasz film i przekonajcie się. Forbes ogłosił niedawno, że Kylie Jenner jest najmłodszą na świecie miliarderką, a ma przecież dopiero 21 lat. I mimo, że zostawia siostry daleko w tyle, pozostałe celebrytki też nie mogą narzekać na brak pieniędzy, bo ich majątki szacuje się kolejno na Kim Kardashian West 360 milionów dolarów, Khloe Kardashian 40 milionów, Kourtney Kardashian 35 milionów dolarów, Kendall Jenner 30 milionów, Kris Jenner 60 milionów dolarów. Oczywiście mając takie fortuny, wydaje się, że celebryci mają wszystko, więc pozostaje im tylko zaspokajać swoje największe i najdziwniejsze kaprysy. Ale jak mawiała Marilyn Monroe, pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy. Nie da się policzyć ani przestać zachwycać kolekcją samochodów Kardashianek. Podarowują je one sobie na różnorakie okazje, od urodzin po rocznicę. I mogą je wykorzystywać w różnych momentach. Jeden na zakupy, jeden na wypad z koleżankami, inny na wyjazd rodzinny. Od samych marek można dostać zawrotów głowy. Rolls-Royce, Mercedes, Ferrari, Bentley, Lamborghini i Range Rover. A ich ceny wahają się od 160 tysięcy do nawet 1 400 000 dolarów. Żeby tego było mało, Khloe raz swoje auto pokryła zamszem. Natomiast Kim Kardashian jest chyba największą posiadaczką kolekcji torebek. Podobnie jak jej siostry, ona je wprost uwielbia, a szczególnie te marki Hermes, które uznaje się za jedne z najdroższych na świecie, bo kosztują od 10 tysięcy do 100 tysięcy dolarów. W jej posiadaniu znajdują się także unikatowe i specjalnie personalizowane egzemplarze tych torebek. Tak jak ta wymalowana przez malutką North, na której widać nawet odcisk ręki dziewczynki. I chociaż nie znamy dokładnie ceny tej sztuki, a mówiło się o 50 tysiącach dolarów, to jesteśmy pewni, że bylibyśmy w stanie spłacić za nią niejeden kredyt. Kim wyjawniła również, że podobny egzemplarz używa do noszenia pieluch. Ale przyznajemy, okej, torebki czy samochody to może nie jest jeszcze jakaś wielka ekstrawagancja. Jednak złota toaleta już tak. Wszyscy wiemy, że Kardashianki mają jedne z najcenniejszych pośladków wśród celebrytów, więc nie powinno dziwić, że zawsze traktują je po królewsku. W swoim domu Kim posiada cztery warte 750 tysięcy dolarów pokryte prawdziwym złotem toalety. Co ciekawe, w domu znajdowała się także, jak podawał The Independent, warta 1 000 000 dolarów lodówka pokryta kryształkami Swarovskiego. Kim od zawsze zachowywała się jak księżniczka i chociaż nie może sobie kupić szlacheckiego tytułu, może sobie pozwolić na królewskie łoże. W jej sypialni znajduje się łóżko Savoy Royal State, które wycenia się na 923 tysiące dolarów, wykonane z owczej wełny, włosia konia mongolskiego oraz odpowiednio poskręcanych sprężyn. Takie łóżko zostało również wykonane dla królowej Elżbiety II i jak podaje Daily Mail, jest ich na świecie tylko 60 sztuk. Nic dziwnego, że Kim zawsze jest wyspana. Ale to jeszcze nie koniec. Jak widać, dla Kim każdy szczegół ma znaczenie. I tak jej pojemniki na śmieci są oznakowane logo marki Louis Vuitton. Chociaż celebrytka spotkała się potem z falą krytyki, i tak nie uważa, że są to pieniądze wyrzucone do kosza. Siostry dbają jednak nie tylko o siebie, ale również i swoje zwierzęta. Kylie na przykład dla swoich ukochanych piesków kupiła klimatyzowaną rezydencję. Wiemy, nie tylko Karl Lagerfeld rozpieszczał swoją kochaną kotkę, ale wyobraźcie sobie osobny dom dla pupili. Z drugiej strony, jak się ma pieski, które same są warte od 1000 do nawet 50 tysięcy dolarów, jak Rolly, try brytyjski bulldog, czy nie zasługują one na wszystko, co najlepsze? Oczywiście nie możemy zapomnieć, że siostry z rodziny Kardashian-Jenner, jak na milionerki przystało, wydają naprawdę ekstrawaganckie, drogie i oszałamiające imprezy. I nie mówimy tylko o wynajęciu na wyłączność Disneylandu na urodziny dziecka, ale na przykład kiedy Kim za 100 tysięcy dolarów wynajęła dla Kylie Staples Center, czyli boisko, gdzie grają Lakersi i Clippers. Rapper oraz jego goście tacy jak Justin Bieber, Pusha T, James Harden mogli pograć razem z Kobe Bryantem czy Magic Johnsonem, a John Legend zaśpiewał hymn i oczywiście Happy Birthday. To tylko kilka przykładów, na co siostry Kardashian-Jenner wydają majątki, a widać, że mają i mogą sobie pozwolić na wszystko. Czy uważacie, że marnują swoje pieniądze? Czy woda sodowa uderzyła im do głów? A może skoro pracują na fortunę, to mogą z nią robić, co im się żywnie podoba? Czekamy na wasze komentarze, lajki i suby.